Dzień dobry. Mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie. No a teraz wiele osób już się zorientowało, gdzie jestem, bo to jest najsławniejsza fontanna Gdyni, grzyby. I miały być rozebrane, ale gdynianie się nie zgodzili. I argument był jeden, że mają zbyt wiele zdjęć jako dzieci właśnie pod tymi grzybami. A ja jadę, właśnie idę do portu, bo wsiadam na statek i chcę zwiedzić port. Więc zapraszam. Pasy ratunkowe znajdują się pod siedzeniami i pod daszkiem na górnym pokładzie. Jeżeli zobaczą Państwo człowieka za burtą albo zauważą pożar na statku, bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie załogi. Zapytałam panią Mat, tak trochę prowokująco, jak można zobaczyć stocznię wojenną i port wojenny w Gdyni. I byłam pewna, że powie nie można, ale okazuje się, że powiedziała, że trochę można. Nie wiem, ile to jest trochę, ale muszę dopłynąć do portu wewnętrznego. I to jest na końcu tego falochronu, on ma 2,5 kilometra. I ta część portu, teraz przez który przepłyniemy, to jest część zewnętrzna, położona na pełnym morzu. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem ciekawa. Tu widać nabrzeże śląskie. To są zbiorniki gazu i przeładunek LPG. Bardzo ważne miejsce. O, ile cystern stoi już i czeka. A to jest przepompownia paliwa i ropy. I tam już w głębi widać wejście do portu. Wejście do portu ma głębokość 14 metrów. I dopuszczalne zanurzenie jest 13,5. I takie malutkie po lewej stronie wejście to jest oddzielne wejście do portu wojennego i tam widać torpedownię, gdzie ćwiczy Formoza. No i tu się zaczyna Oksywie i port wojenny. Co to za okręt? Nie wiem, ale sprawdzę. Ale on się tutaj ciągnie jeszcze dalej. O, tu właśnie wpływamy do tego portu wewnętrznego, ale on jest duży. Tak, tu jest wejście. O, tam kapitanat portu jest, czyli on jest w tej części portu wewnętrznego. Ale ja nie zdawałam sobie sprawy, że ten port wewnętrzny jest taki duży. Oto wybudowany terminal promowy, no bo port się przebudowuje. Jest budowany też, rozszerzany i budowany od nowa port kontenerowy. Tak, aby odejść... O, tutaj ciągle jest. No tutaj ciągle się ciągnie wzdłuż Oksywia ten port. No tu rzeczywiście trochę widać. Nie wierzę w to, co widzę. Naprawdę nie wierzę. Przecież to jest statek, który był wodowany w latach 70., jak ja przyjeżdżałam do rafinerii do pracy. To było wielkie wydarzenie wtedy. I jest stocznia wojenna, tylko mnie strasznie rzuciło.
Tutaj w tej stoczni są dwa suche doki, także to nie jest byle co. No jest łódź podwodna. No tego się nie spodziewałam. No prawdziwa łódź podwodna, no jak peryskopa. Tylko chyba przodu nie ma. Bo tam też powinien być taki dziób. Nie, no niesamowite, tego się nie spodziewałam. Ona jakaś trochę mała, ale ma peryskop. No to w remoncie. Łódź podwodna. To też jest jakiś zabytek. Sprawdzę później, co to jest, bo ja nie wiem. No proszę, i Ślązak stoi. Niesamowite. Port kontenerowy. Nowy, rozbudowywany. No, tak się ułożyło poprzez historię, że mamy dwa porty bardzo blisko siebie, które w jakiś sposób konkurują ze sobą. No ale cóż, no tak jest, ale to jest wielkie, tu jeszcze są baseny w bok, a tu się statek buduje, o. Pomału wracamy, ale tu jeszcze jest taki niski biały budynek z falami na górze, to jest ten najstarszy, sławny port pasażerski. I tak się złożyło, że stoi ten olbrzymi statek, ale on się nie mieści. To znaczy, to jest fantastyczne, że jest przy tym starym dworcu morskim. Za nim są magazyny i on w dużej części stoi przy tych magazynach. Niemiecki statek. Tutaj jest językiem obowiązującym niemieckim. I oni sprzedają te miejsca na serwerze też, ale serwer jest tylko po niemiecku. Chyba współczesnej Gdyni, wieżowce, właściwie wieżowiec to jest jeden i on ma dwie części, ale ja przepraszam bardzo Gdynian, ale tak jak grzyby mi się nie podobają, to też mi się nie podoba. Ale w ogóle Gdynia jest super. Żegnam się, dziękuję bardzo. Do zobaczenia za dwa tygodnie, każdego pierwszego i 15 dnia miesiąca. Będzie mi miło spotkać się. Do widzenia.